W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice odbyło się spotkanie autorskie z panią Jolantą Matuszewską, autorką serii książek dla dzieci pod tytułem Przyjaciółki z podwórka. Zaczęło się to 2 lata temu, kiedy po 16 latach pracy na etacie straciłam niestety tą pracę na początku pandemii i wtedy przypomniała mi się historia, którą wymyśliłam, jak byłam dzieckiem. O tajemniczym tunelu, czyli ta pierwsza historia z pierwszej części Przyjaciółek z podwórka. I postanowiłam napisać ją dla mojej córki, Poli, która jest też główną bohaterką razem ze swoimi przyjaciółkami z przedszkola. Także tak naprawdę to, że straciłam pracę, gdzieś pozwoliło mi rozwinąć skrzydła właśnie w pisaniu książek. A dlaczego dla dzieci? Dlatego właśnie, że gdzieś to moje wewnętrzne dziecko się wtedy właśnie obudziło. Takie spotkania są zawsze bardzo ciekawe, zawsze może wydarzyć się coś, czego mogę nie przewidzieć, ale to jest właśnie fascynujące. Też fascynujące to jest w dzieciach, że one są ciekawe, zadają różne pytania, zadają pytania, których się naprawdę możemy nie spodziewać, więc możemy być gotowi na wszystko. Ale takie spotkania bardzo lubię, odbyłam już wiele takich spotkań i to jest chyba to, co rzeczywiście polubiłam. Przygotowywana jest 5. część z tej serii Przyjaciółki z podwórka. Przyjaciółki z podwórka u Świętego Mikołaja, czyli Przyjaciółki z podwórka tajemniczym tunelem podróżują do Laponii i w tej części dzieci będą mogły dowiedzieć się, gdzie jest Laponia, co w Laponii się znajduje, co tam można zobaczyć, ale też dziewczynki spotkają się ze Świętym Mikołajem. No i to już dzieci będą mogły przeczytać w grudniu. Barwna opowieść serii przygód Przyjaciółek z podwórka, Poli, Amelki i Emilki, które odkrywają tajemnicze rzeczy, poznają ciekawych ludzi i miejsca, jest bez wątpienia znakomitą zachętą dla dzieci, aby nigdy nie bały się marzyć o miejscach, do których chciałyby podróżować, bo od marzeń się wszystko zaczyna.